Okej, hej wszystkim, dzisiaj będziemy gadały o stylizacji do włosów. Na pewno będzie super! Hej wszystkim, witam Was w drugiej części filmu na temat włosów, pielęgnacji. W sumie już nie pielęgnacji, bo teraz przechodzimy do stylizacji i takich ostatnich etapów pielęgnacyjnych, które robimy już na sucho, przed prostowaniem czy suszeniem włosów, prawda? Dokładnie, tak. No to co? Zaczynamy. W poprzednich filmach o pielęgnacji, które również tutaj podlinkujemy, wspominałam Wam o tym, że nie rozstaje się z pianką marki Nivea i tutaj oczywiście ona jest przeznaczona do uzyskania większego wolumy i faktycznie ta pianka Soydzianiel, które to jest już moje opakowanie, ona jest ze mną od lat i sprawdza mi się najlepiej. Dodatkowo ma jeszcze tą funkcję termoochronną, więc naprawdę no jeszcze mam czwóreczkę extra strong, nie skleja włosów, fajnie je podnosi, dobrze się z nimi później pracuje, czy na prostownicy, czy na lokówce, także naprawdę ją lubię i chciałam tylko jeszcze wspomnieć, że cały czas ją mam. Mam tu taką rodzinkę małą olejków do włosów, czyli coś, co u mnie jest, to jest niezbędnik. Ja bez tego nie funkcjonuję i teoretycznie praktycznie nakładam codziennie na moje włosy. No właśnie, wspomniane olejki, mam aż trzy. Pierwszy to jest stały ulubieniec, który już się kończy, już tak dogorywa, czyli L'Oreal SF, to jest magiczna moc olejków z pompeczką, fantastyczny produkt, uwielbiam go, nigdy mi krzywdy nie zrobił, nie obciążył włosów, nie przetłuścił ich, ładnie nawilża, fajnie później też nabłyszcza włosy, kiedy się je prostuje, czy nawet kręci, więc to jest taki, myślę, że do niego po prostu będę wracała, jeżeli nie znajdę takiego zamiennika w tej cenie i z takim efektem, wow, dla mnie jest efekt wow. Drugi produkt to jest Macadamia Hell z Dr. Sante, przelany do bojowniczka z biochemii urody, bo mówiłam Wam w poprzednim filmie, że on po prostu się wylewał. Tutaj przede wszystkim wygrywa zapach i wygrywa to, że mam wrażenie, że troszkę że on jakby nawilża, o, bo tamten olejek tak ładnie wygładza, dociąża, a ten mam wrażenie, że jeszcze ma takie trochę jakby cechy odżywki, że trochę nawilża i te włosy są takie mięsiste, więc tym się to różni od tego, ale oba, gdybym miała powiedzieć, wiecie co, na równi bym je teraz postawiła, tak po dłuższym używaniu, chociaż no oba już się kończą, to już są takie naprawdę resztki. I trzeci olejek z tej firmy Inebria, o której mówiliśmy w poprzednim filmie, przy pielęgnacji włosów, również z serii Ice Cream, czyli Mango. Ty też go masz, prawda? Tak, mam go i już po niego sięgam i go uwielbiam. Tak. A przede wszystkim za zapach. Zapach jest bardzo unikatowy, nie zamówiłam takiego produktu, który tak pachnie. Te olejki też tak pachną i faktycznie no zostawiają ten fajny zapach na włosach, ja tego nie mogę im odmówić, ale ten zapach jest po prostu inny, bardziej taki fryzjerski. Ja tak mam wrażenie, że te włosy są bardziej takie no właśnie jak w fryzjerze. Taki ekskluzywny zapach trochę. Naprawdę, ja go bardzo lubię i to jest tego typu produkt, który nakładamy głównie na końcówki. Oczywiście to jest bomba silikonowa, która ma po prostu nasze włosy wygładzić, ujarzmić i nie obciąża. Będę się powtarzać, ale nie obciąża. No to ważne dla Ciebie, więc trzeba I no dla mnie to, że te włosy właśnie pachną tym produktem i ten zapach naprawdę utrzymuje się długo, no to jest ogromna zaleta, ogromna. Tak, ja też tak uważam, plus to już kiedyś mówiłam Karolinie, że nie wiem, czy to ma jakiś wpływ, ale fakt, że ten kolor jest taki niebieskawy, ja go nakładam na ombrę, to mam wrażenie, że on w jakiś sposób utrzymuje to rozjaśnienie w dobrej kondycji, że one się nie robią jakieś takie rude, nie wchodzą w jakieś zieleń, zgniłą jakieś oliwkę, więc nie wiem, bo producent o tym nie mówi, ale tak sobie to uzdrowiłam i zauważyłam, bo ja nie mam żadnych takich produktów, które podtrzymują właśnie ten kolor, tylko to, więc może to tak działa. Bardzo wydajny produkt, to też trzeba wspomnieć. Fajna pompka, tylko to spada, to jest tak denerwujące. Ja słuchajcie, zgubiłam to i nie miałam tego przez dobrych kilka dni, nawet ponad tydzień tego nie miałam i właśnie troszeczkę na to psioczyłam, że teraz nie mogę tego przywozić ani nic z tym robić. Na szczęście znalazłam, ale faktycznie to jest jedyny minus tego opakowania, bo pompka jest bardzo wygodna i dozuje idealnie taką porcję produktu, jaką potrzebujemy. Tak, i szklane opakowanie, takie troszkę, no wiecie, jak popatrzycie na to, takie... A tutaj takie, no wiecie, to też cieszy oko, jeżeli jesteście, jak się dzisiaj nie mogę srokami i estetkami, patrzycie po prostu na to, że nasza kolekcja kosmetyków jest taka ładna, to zdecydowanie ten produkt też na pewno będzie cieszył Wasze oko. I kolejny etap, teoretycznie już stylizacja, ale ja bym jeszcze troszeczkę podpiła go pod pielęgnację, czyli termoochrona.
ochrona przed wysoką temperaturą, którą oczywiście daje nam suszarka, lokówka, prostownica, karbownica, cokolwiek używacie w danej chwili. I w moim przypadku będą to dwa produkty. Ja mam te same. Tak. I trzeci bonusowy. To od razu tak możemy razem gadać o tym, ale ty mów więcej. Tak. Mów więcej. Słucham. Co pani powie o tym produkcie? To skoro mam mówić więcej, to zacznę od tego produktu, który lubię. I to jest Isana Style to Create Volume. Pewnie za to to lubię. Jak to czytasz? Volume. O, volume. Matko. W każdym razie tak. To też jest taki fryzjerski. To jest taki zapach, który ja bym właśnie... To jest zapach lata. To jest zapach lodów owocowych. Oh, kocham ten zapach. Naprawdę jest bardzo, bardzo... Jest pyszny. Tak bym go nazwał. Czy to volume jest? Nie wiem. Ale na pewno nie przysusza moich włosów, a właśnie no fajnie, że tą ochronę przed temperaturą daje, bo faktycznie ja moim włosom brzydko mówiąc daję popalić. Zarówno prostownicą, tak, no, jak i po prostu suszarką. No, przyznam się szczerze, że najbardziej lubię efekt, który jest na mojej głowie po wysuszeniu włosów. Nie jak samoistnie wysychają, więc plus minus, odkąd właśnie mam tą długość i ten kolor włosów. A drugi produkt to jest coś, za czym nie przepadam, bo mam wrażenie, że moje włosy stają się potem strasznie tępe i matowe. To jest Ice Cream Style in Thermo Spray. I to jest coś takiego bardziej w rodzaju właśnie takiego... No, może nie tyle... To nie jest spray, taki bardziej delikatny proszek. Mgiełka. Taka mgiełka. Ale no, my się nie polubiliśmy, więc już tutaj Martyna właśnie powiedziała, że ona się polubiła, także daję ci, żebyś miała to na zapas, bo ja na pewno tego nie zużyję. Znaczy ja się cieszę, dlatego że u mnie ten produkt akurat, bo tutaj jest moja wersja, u mnie się bardzo sprawdza, już prawie końcówka, też ja go używam. No to super, przyda ci się moje. Znaczy na dłuższe włosy wiadomo, więcej tego używam. Ja uwielbiam zapach tego produktu, bo jest bardzo męski. Po prostu lubię taki zapach. No męskie zapachy jakoś dla mnie są takie bardziej interesujące, intrygujące trochę, jeżeli czucie u kobiet. I co? Dla mnie faktycznie zauważam, że on przede wszystkim powoduje, że moje włosy się nie puszą i nie elektryzują po suszarce, bo ja teraz na tym przejściu zima-wiosna widzę, że moje włosy zaczynają sobie, wiecie, nie szaleć. Ja się na to nie godzę, więc staram się jej ujarzmić. To jest jedyne, na razie to, czego szukam. Przepraszam, to pika, tam coś pika. Nieważne. Tak, ja po prostu szukam tego wygładzenia i ujarzmienia tych odstających kosmyków i u mnie ten produkt się super sprawdza, w ogóle nie założyłam przesuszenia ani takich dziwnych rzeczy, ale myślę, że to po prostu kwestia tekstury naszych włosów, tak, nie? Struktury, dokładnie. Struktury, dokładnie. Tekstury też ładnie powiedziałaś. No dobra. Ale tak mi oba słowa tutaj pasowały. Okej. A teraz powiem kilka słów o produkcie, o którym mówiła już Karolina. Ja używam tego produktu nawet jeżeli nie mam w zamiarze używać żadnego sprzętu do stylizacji, czyli właśnie suszarki czy prostownicy. Użyłem go po prostu po to, żeby moje włosy dobrze pachniały. Po prostu wiem, to jest głupie. Ale ja tak, wiecie, no, to ich jest dużo, one tak chodzę. Perfumy. Tak, perfumy do włosów. Plus mam wrażenie, że on tak ułatwia ich ułożenie. Nawet jak robi jakiś warkocz, to te włosy są takie okiełznane, grzeczne. Wszystko jest takie na miejscu, nie mam żadnego problemu z tym, żeby je poukładać. Wiecie co, naprawdę taki spoko produkt, bo on nie jest drogi. Jest łatwo dostępny, super pachnie, nie widzimy skutków ubocznych tego produktu, więc naprawdę się zainteresujcie, bo takie malutkie odkrycie bym rzekła. Dokładnie, no. W ogóle ta seria Isany, no zresztą zaraz zobaczycie, że jeszcze będzie się tutaj u nas przewijać. Wiadomo, Rossmann, no tak. My współpracujemy z Rossmannem, te produkty będą się też u nas pojawiały, ale myślę, że to też będzie dla Was znak, że nie ściemniamy w tamtych filmach, tylko faktycznie pokazujemy Wam tutaj jakby tę samą wersję naszych recenzji. Naszych recenzji. Że są będą spójne po prostu z tym, co mówimy tam. I teraz produkt, który jest również z serii The Isani Style to Create. Tak, pięknie, dziękuję. I to jest taka odżywko, sprayo, coś, bo ona ma przede wszystkim ułatwiać rozczesywanie włosów. Ja jakby nie zauważyłam tego, ale zauważyłam, że nawilża i zauważyłam, że również mam takie wrażenie, że faktycznie te włosy tak mocno nie trzymają ciepła, że przejadę suszarką prostownicą, to często te włosy są takie jeszcze nagrzane, wiecie, na przykład jak się robi loki, czeka się, żeby one wystygły, to mam wrażenie, że po tym produkcie jakoś te włosy takie są mniej narażone na to ciepło, bo nie trzymają tego ciepła tak długo, tylko je tak szybko wydalają. Może sobie to ubudrałam, bo to też czasami mi się zdarza, ale też mówiłam Karoli, że jej oddam ten produkt, bo on naprawdę jest spoko i on w ogóle nie obciąża w ogóle włosów, a nawilża. Ma taki fajny, on jest dość podobny do tego, wiecie, takie są spraye
Schwarzkopf chyba, nie? Gliskur. Mm-hmm. To takie najbardziej znane. Ja często je używałam, teraz po prostu mam tyle tych produktów, że do nich nie wracam, ale je bardzo lubię i on jest bardzo podobny. Spróbuj sobie, bo może u Ciebie taka mała wymianka nastąpiła, widzicie tutaj takie interesy na boku. Dobrze. Tak, lecimy dalej. Ale teraz przejdziemy do mojego totalnego ulubieńca. Mm-hmm. Absolutnie must have w mojej łazience, jeśli chodzi o stylizację włosów, czyli proszek. Puder zwiększający objętość. Mm-hmm. I to jest mój ulubieniec poprzedniego miesiąca. Myślę, że po prostu ulubieniec już na razie, na pewno na dłuższy czas, bo to jest pierwszy tego typu produkt z tej kategorii właśnie konkretnie, który mnie tak totalnie zachwycił. Bo to, że te wszystkie inne pudry zwiększające objętość gdzieś tam działały i zwiększały tą objętość, no to nie można było im tego odmówić, ale można było im odmówić zarówno trwałości, jak i na pewno bardzo mocno wysuszały skórę mojej głowy. Ten nie dość, że jest trwały, już nie będziemy dzisiaj może demonstrować tego, bo jeśli jesteście ciekawi efektu takiego dość widocznego, to zapraszamy właśnie do ulubieńców, bo tam zademonstrowałyśmy jego moc po kilku godzinach. To właśnie jeszcze jego zapach i to, że jest dość lepki. Myślę, że to jest gdzieś tam ten olejek argonowy, który na pewno jest gdzieś w końcu składu, ale jednak jest. Sprawia, że ten produkt jest troszeczkę bardziej lepki, dzięki czemu nie przesusza mojej skóry głowy. No i ja się zakochałam, ja się nie rozstaję z tym produktem. Uważam, że jest po prostu no, najlepszym produktem do uzyskania objętości, jaki w ogóle kiedykolwiek miałam. U mnie czas na produkt, który bardzo pomaga mi ostatnio z moim dość dużym problemem, który polega na tym, że im dłuższe włosy, tym cięższe, bo nie mam cienkich włosów, tylko raczej grubsze i one po prostu są przeklapnięte. Od noszenia czapek, kapturów i tak dalej, od wiatru, po prostu całe, wszystko to, co tapiruje albo sobie tam dołożę się takim pudrem, o którym mówiła Karolina, to nagle mi znika przez ten ciężar. Jest jeden taki produkt, który chcę Wam polecić, który faktycznie u mnie się sprawdza. Nie używam go za często, dlatego że mam wrażenie, że troszkę potrafi przesuszyć, jak się go nadużywa. Właśnie to, o czym mówiła Karolina, co mają te niektóre produkty i ten niestety to ma. Ale ja tak często go nie używam, tylko na przykład na większe wyjścia, na rendezvous, albo kiedy po prostu mam ochotę na, no taki mam dzień, że mam ochotę na wolumę, jak to mówi Karola. I to jest ten produkt marki Inebria, tak dziwna nazwa, z tej serii Ice Cream Pro Volume. W sprayu taki, no nie, nawet nie wiem jak to nazwać, czy to jest mgiełka? Mgiełka, którą spryskujemy takim dość mocnym strumieniem tutaj przy nasadzie, kiedy włosy są jeszcze wilgotne. Trzeba je później tak jakby rozczesać, rozłożyć po całej, nie wiem, rozmieścić, tak, po tej szerokości głowy. I później suszymy suszarką i faktycznie ten produkt nagle się od tego ciepła uwalnia, bo jak same włosy wyschną, to myślę, że nic to nie zrobi. I faktycznie podnosi te włosy. Ja widzę to podniesienie, ja widzę, że te włosy są takie ładnie uniesione i działa, więc no po prostu o to chodzi. My Wam polecamy produkty, które działają, które coś robią, które, no, że producent nie ściemnia. W tym przypadku nawet cena jest znośna, bo z tego co patrzyłam, to na gdzieś tam się zamyka w 30 zł. Jak ktoś to faktycznie działa i ma dużą pojemność, bo to jest taka spora butla. Też ładnie wygląda, fajnie, że jest taki dozownik, fajnie, że robimy to na mokre włosy. Na suche nigdy nie próbowałam, nie ryzykowałam, bo on, ten produkt jest lekko taki właśnie lepki, przez co boję się, że jak nałożę na takie suche włosy, to poskleję i będą strąki, ja takiego efektu nie lubię, myślę, że nikt nie lubi. Tak czy siak, póki co najlepszy produkt, jeżeli chodzi o wolumę u mnie w ciężkich włosach, takich, które mają tendencję do oklepnięcia w ciągu dnia. To i mam takie przebłyski, że coś wiesz. Coś wiesz. A coś nie, to często wiesz, korzystaj. U mnie już takim ostatnim etapem i ostatnim produktem, który używam do stylizacji, będzie lakier do włosów. Oczywiście akurat tego produktu staram się naprawdę rzadko używać, raczej właśnie tak jak Ty powiedziałaś, na wielkie wyjścia, bo lakier do włosów, no to niestety już jest totalny przesuszacz. Absolutnie nie polecam używać go codziennie. I też powiem Wam, że od lat praktycznie mam swojego ulubieńca w tym temacie, to jest Vella. Zmieniam sobie tylko czasami, wiecie, jego konkretną wersję. Teraz akurat mam czwóreczkę, podwójne wolumę. Ciężko, żebym tutaj miała jakieś inne przeznaczenie do moich włosów. Ale tak, no lakier w moim przypadku też musi się trafić, bo ja niestety mam włosy na tyle takie sypkie, że u mnie zarówno loki czy warkocze
bez właśnie jeszcze jakiegoś mocniejszego utrwalenia mogą się po prostu długo nie utrzymać. Dlatego taki lakier gdzieś tam zawsze w zaopatrzeniu swoim muszę mieć i ja Wam właśnie bardzo ten polecam, bo nie skleja, a w lakierze to jest też bardzo istotne. No i on też fajnie radzi sobie z baby hair, kiedy mam jakąś bardziej ulizaną fryzurę. To też jest właśnie fajny trik z tym, żeby spryskać. Martyna właśnie nauczyła spryskać sobie na dłonie i po prostu właśnie delikatnie potem wklepywać. Dzięki temu mam wrażenie, że też zdecydowanie mniej tego lakieru nakładamy na włosy, przez co po prostu mniej je też niszczymy. Dlatego no, u mnie musiał się znaleźć lakier. Koniecznie. U mnie lakieru nie znajdziecie. Znaczy jest taki z Żabki za 4 zł, który kupiłam dla tej pani. Dlatego, że jak przychodzi do mnie i nie ma lakieru, to czasami... krzyczę po prostu, biję ją. No dokładnie, no, mam siniaki, ale ale mam inny produkt, który pomaga mi w utrwaleniu tego, co stworzę na moich włosach, bo od czasu do czasu miewam takie dni, że lubię warkocze, lubię koki i tak dalej. Ja się nie pokazuję mam w takich fryzurach, bo te fryzury są, przynajmniej w moim przypadku, nie twarzowe, są po prostu wygodne dla mnie. Ja sobie tak chodzę w warkoczach, mam długie włosy, ale wrzucam odstające uszy, to po prostu no nie zobaczycie u mnie takich fryzur za często. Może kiedyś się odważę, ale to jest raczej naprawdę sporadyczne, że pokazuje się większemu gronu ludzi. Ten produkt pojawił się w ulubieńcach i to jest absolutny ulubieniec, który no och, no wiadomo, jak tam się pojawił, to musi być ulubieńcem, kretynka. Ale Schwarzkopf Got To Be Playful Baza do stylizacji włosów, która nie dość, że pięknie pachnie, ponownie o tych zapachach będziemy mówić, ten zapach się utrzymuje, ale no to co robi? Ona tak fajnie nadaje teksturę włosom, że one się jakby łatwiej układają. Są takie pokorne, że ja po prostu jestem w stanie wszystko z nich stworzyć. Warkocze, jakieś zaplatańce, koki. Ulizuje właśnie baby hair, nie skleja włosów, nie przetłuszcza, nie obciąża, po prostu ideał. Nie sądziłam, że kiedyś znajdę taki produkt, który, no wiecie, on kiedy go nakłada się na rękę, wydaje się, że jest taką mazią, takim kremem, który się klei, nie wygląda to po prostu dobrze. Bałam się, że on będzie tak samo wyglądał na włosach, że stworzy z włosów takie posklejane stronki, które no po prostu wyglądają na przetłuszczone. Nie ma takiego efektu i do warkoczy to jest po prostu ideał. Jeżeli macie właśnie włosy jak Karola, takie sypkie, które są bardzo takie lejące się i robicie warkocz, nagle on się rozsypuje, albo też zauważam, że fantastycznie sprawdza się, jak na przykład robicie sobie, no nie wiem, właśnie takiego zaplatanca gdzieś na boku głowy i wsówka Wam zjeżdża. To fajnie końcówkę tego warkocza przejechać tym primerem, bazą i dopiero włożyć wsówkę. Rewelacja, po prostu utrzymuje wszystko, ona lekko tępą konsystencję, ale ona później zmiękcza włosy. Nie ma takiego efektu, wiecie, takich nieprzyjemnych, szorstkich włosów. Tego w ogóle nie ma, dlatego to jest mój ideał i tak no cieszy oko. Też tak, kolor. Ja chciałam tylko powiedzieć, że ja co prawda go nie pokazałam, też mam go w swojej kolekcji, ale tutaj akurat sprawdzał się, jak Martyna eksperymentowała na moich włosach jakimiś warkoczami. On mi tych włosów nie obciążył, a właśnie sprawił, że były bardziej takie mięsiste, mniej sypkie i zdecydowanie łatwiejsze do pracy. Tak. I jeszcze Wam pokażę dwa produkty, które lubię. Nie są szałem, nie są, o Jezu, czy ten trochę jest, ale przez to, że go mam tak mało, bo mi się wylał w podróży, to niestety nie jestem w stanie, tak wiecie, go w 100% przetestować, no bo nie próbuję całej objętości, a drugą butelkę, którą dostałam od Karoliny, przekazałam mojej mamie. Mam nadzieję, że jej się sprawdza. Mamo, daj znać, może w komentarzu. Ale to jest taki spray, który jest jednocześnie odżywką i jednocześnie takim utrwalaczem, bo on i nabłyszczaczem. Ten produkt spryskujemy albo na wilgotne włosy i później suszymy i prostujemy, albo na przykład kiedy są suche, spryskujemy, czekamy chwilkę i później przejeżdżamy prostownicą i on dodatkowo jakby wzmacnia to wyprostowanie. Tak, i uwydatnia, dziękuję za słowo, kolor włosów. Jakby mam wrażenie, że takie, że to ombre jest takie bardziej podkręcone, że te włosy tak błyszczą, pięknie odbijają światło i ten zapach znowu, ale jest taki owocowy, wiosenny. My do tych zapachów będziemy zawsze wracać i mówić o nich zawsze, bo to jest dla nas naprawdę ważny punkt. Wiem, no, że dla niektórych może to nie jest ważne, dla mnie jest, ja nie użyję produktu, który śmierdzi. I który do włosów? Hello, no, jeszcze żeby go... To żeby cuda działało, no, nie ma opcji. Przy prostownicy to jeszcze by to tak było mocniej po prostu, wiecie, podkręcone. Tak, no więc jak prostujecie włosy albo po prostu naturalnie macie proste włosy, bo ja mam i czasami po prostu spryskuję włosy i pozwalam, żeby same wyschły, bo ja staram się rzadko używać prostownicy, suszarki i nawet jeżeli spryskam je na wilgotne i poczekam sobie aż wyschną, to i tak mam wrażenie, że to zadziałało, że nawet nie potrzeba ciepła, nie potrzeba suszarki ani prostownicy, spróbujcie, bo podejrzewam, że to również nie jest jakaś droga rzecz, bo to również otrzymałyśmy we współpracy z Rossmanem. I ostatni produkt, który jest dobry,
ale jest najlepszy z wszystkich tych, które stosowałam z tej kategorii, czyli spray solny. Kiedyś mówiłam Wam o Tony and Guy, którego nie znoszę, i był w bublach. Później miałyśmy jeszcze jakiś chyba też, nie pamiętam dokładnie jaki to był produkt z jakiejś firmy, i to jest trzeci, który się sprawdził. Bumble and Bumble, niestety drogi jak cholera, z Sephory, więc nie wrócę do dużej wersji. Ten dostałam we współpracy z Sephorą, kiedy dostałyśmy te walizki. I kurczę, jest naprawdę spoko, bo on fajnie się sprawdza, kiedy macie ochotę na takie beach waves, ale ja niestety nie wierzę w to, że taki produkt sam tu zrobi, że ugniota i nagle mamy super fale. Nigdy mi się to nie zdarzyło, a mam włosy bardzo podatne na stylizację, bardzo, bardzo. Ja mogę sobie zakręcać na palcu włosy i po 5 minutach mi się zrobi lekka fala. Tak mam podatne włosy i się utrzyma. Więc nie wierzę w to, że samo ugniatanie mi pomoże, ale to co robię, to spryskuję włosy, zaplatam warkocz, idę spać, wstaję i te loki są jakby bardziej podkreślone, bo jeżeli go nie użyję, to są takie napuszone, takie od razu zaczynają powoli, tak wiecie, takie są bidne, jak ja to mówię, a potem mam wrażenie, że są takie jędrne, takie wiecie, fajnie się tak załamują, to załamanie jest takie podkreślone i to, co też zauważyłam, to nie przesusza aż tak bardzo, jak potrafiło to robić Tony and Guy, a te produkty mają tendencję do tego, my z Karlą doświadczyłyśmy niestety z Tony and Guy tego horroru, koszmaru, nie wiem jak to nazwać, to był dramat. Ten produkt tego nie robi, więc jeżeli szukacie czegoś, po prostu uwielbiacie ten efekt i szukacie czegoś, co jest lepsze niż to, co proponują inne marki i macie trochę więcej pieniędzy, żeby zainwestować w taki produkt, to spróbujcie, bo u mnie się sprawdziło, ale tylko i wyłącznie właśnie w tym, że wspomagało inne metody stylizacji i tyle. No i to wszystko. Dokładnie. To już wszystkie produkty, jeśli chodzi o aktualizację naszej zarówno pielęgnacji, jak i stylizacji, bo te dwa filmy łączymy poniekąd w jedno. I po prostu żegnamy się z Wami, oczywiście zapraszamy do naszego Facebooka, Instagrama i do subskrypcji naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Tak. I do zobaczenia w następnych filmach.